Cześć, tu mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy filmu W pustyni i w puszczy z 1973 i 2001, to zapraszam do oglądania. W pustyni i w puszczy z 1973 roku to film przygodowy dla dzieci i młodzieży w reżyserii Władysława Ślesickiego. Jest ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem. W 1974 z materiałów powstałych w trakcie kręcenia filmu stworzono czteroodcinkowy miniserial. Nie jest on jednak identyczny, wykorzystano inne ujęcia tych samych scen, a dialogi lekko zmodyfikowano. Kilka scen dodano bądź usunięto. W pustyni i w puszczy z 1973 pozostaje do dziś na drugim miejscu pod względem liczby widzów, jaka obejrzała polski film w kinie. Tylko w okresie PRL-u obejrzało go 31 milionów. Film otrzymał nagrodę Oscar Italii, a główni aktorzy nagrodę czechosłowackiego Tygodnika Kwiety. Od twórców głównych ról wybrano spośród blisko 7 tysięcy kandydatów, z czego o rolę Nel ubiegało się przeszło 5 tysięcy dziewcząt. Najmłodsza kandydatka do tej roli miała 5 lat, a najstarsza około 30. Role drugoplanowe, w tym Kalego i Mei, odtwarzali miejscowi aktorzy afrykańscy, głównie amatorzy. Za Sawem odtwarzały dwa dogi, łoś i apacz, trenowane przez znanego tresera Franciszka Szydełkę. Podczas zdjęć na pustyni musiały nosić specjalne buty chroniące łapy przed oparzeniem. Do roli słonia Kinga zaangażowano indyjską słonicę Tarę z bułgarskiego cyrku. W pustyni i w puszczy z 2001 roku to film fabularny w reżyserii Kevina Hooda. Okres zdjęciowy trwał od 31 lipca do 23 października 2000 roku. Film był kręcony w plenerach południowej Afryki i Tunezji. Na początku reżyserem filmu miał być Maciej Dudkiewicz, jednak musiał zrezygnować z powodu choroby. Jednocześnie jak w roku 1974 nakręcono miniserial telewizyjny o takim samym tytule. Karolina Sawka, czyli aktorka, która wcieliła się w rolę Nel, nie miała dobrych wspomnień związanych ze zwierzętami z planu. Nie lubiła ruchliwej, szorstkiej i wiecznie ociekającej śliną trąby słonia, a także małpy, którą ugryzła. Adam Fidusiewicz zabrał sobie pamiątkę z planu, tabliczkę z napisem Kraków, która wisiała na baobabie. Jeden z producentów filmu wyjaśnił na konferencji prasowej, dlaczego w przeciwieństwie do książki i pierwszej wersji filmu Nel nie huśta się na trąbie Kinga, a to dlatego, iż słonie afrykańskie nie potrafią zrobić ze swego nosa huśtawki. Talent ten posiadają natomiast ich indyjscy kuzyni, o których wyczynach musiał zapewne słyszeć Sienkiewicz. Do sceny, gdy King oblewa Stasia wodą z trąby, została użyta specjalnie w tym celu skonstruowana mechaniczna trąba z zapasem ciepłej wody. Treserzy musieli się bardzo namęczyć z niesfornym lwem, który najpierw rzucił się na gaśnicę i odbył z nią malowniczą wycieczkę po okolicznych skałach, a później zaatakował worek z piaskiem. Prawdopodobnie przypominał mu kawałek mięsa. Młodych aktorów z filmu z 2001 roku możemy nadal oglądać na ekranach, gdyż Adam Widusiewicz, czyli filmowy Staś, m.in. od 2003 występuje w serialu Na Wspólnej, gdzie gra rolę Maxa. Natomiast Karolinę Sawkę mogliśmy ostatnio oglądać w serialu M jak Miłość, gdzie wcieliła się w rolę Kaliny Marczewskiej. Aktorka występuje również w spektaklach teatralnych. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, a także napiszcie w komentarzu poniżej, jaki kolejny film bądź serial chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie zobaczyć inne moje filmy, to kliknijcie tutaj na tą playlistę. A zatem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.